Witam, witam. Dziś na tapecie mamy projekt Wellmontain, który jest połączony z dwóch protokołów: z protokołu Stake i protokołu ROIDUP. O ile Stake jest Wam dość znany i pewnie ROIDUP też, to projekt ten, który. Charakteryzuje się tym, że możemy tu wrzucić swój kapitał i czerpać korzyści z codziennych naliczeń. Ale roid UP to jest tank, stake i unstake, czyli w każdej chwili możemy swój depozyt wypłacić. Jest to bardzo atrakcyjna forma, bo zakładając, że potrzebne są pieniądze za dwa dni, to nie musimy czekać, tak jak w przypadku innych takich stakerów, podobnych, nie takich, na przykład Stable Fund, korzystam z niego. Tam muszę odczekać 28 dni, żebym mógł wyjąć swój depozyt. Tutaj mam dostęp do swojego de depozytu w każdej chwili. Projekt jest oczywiście na audytach. Tutaj macie dwa audyty, które możecie sprawdzić, przeczytać, do czego gorąco zachęcam. No bo, wiadomo, trzeba to wszystko sprawdzać. Ja pokazuję tylko to, czym się zajmuję i sprawdzam sam osobiście, dlatego Dlatego też y, to jest bardzo ważne, żeby samemu coś wiedzieć. Jak widzicie, są różne sieci: Ethereum, Fantom, Polygon, Binance, Avalanche. Ja osobiście korzystam z Binance, u. dla mnie jest najwygodniejsza, no ale to w zależności od tego, jak kto lubi. Jak widzicie, tu strona jest dość rozbudowana, można sobie wszystko tutaj posprawdzać. Oczywiście, jak zjedziecie troszkę niżej, y, to wiadomo. Mamy tutaj stałe FIP przy wpłacie, jest to 10% od depozytu. Ale tutaj macie też tabelę, jak to wygląda procentowo z zyskiem. Jeżeli trzymacie depozyt od 1 do 10 dni, macie 1% dziennie i 10% Fi przy wypłacie. Pamiętajcie o tym. Jeżeli od 10 do 20 dni, też macie 1% dziennie, ale już tylko 8% Fi przy wypłacie. I przy 20, 40, 40, 50, jeżeli trzymamy powyżej 50 dni, mamy 5% dziennie i tylko 2% Fi. Co, co jest bardzo atrakcyjne i zachęca nas do tego, żebyśmy trzymali jak najdłużej nasz depozyt. Co do urobku. Zobaczcie, przy wypłacie, jeżeli trzymacie od 1 do 20 dni, jest dokładnie to samo. Różni się tylko z tym, bo tu jest 1%, że nie ma fi. Przy wypłacie urobku nie ma fi, ale jeżeli go przytrzymamy powyżej 50 dni, mamy 5% dziennie. Co ważne, jak widzicie, projekt ten reklamuje influencerzy związani z kryptowalutami. Zobaczcie, można sobie to przejrzeć, zobaczyć, bo zawsze, kiedy jest projekt reklamowany, kiedy ma dużą społeczność, jest zawsze atrakcyjny. Tutaj sobie możecie zobaczyć społeczności. Dla mnie zawsze najważniejszy był Telegram. Pokazuje zawsze, jak to wygląda, ile jest ludzi. Zobaczcie, jest 2969 członków. I co ważne, Admini tutaj są bardzo aktywni, rzucają nowe informacje i tak dalej. To powoduje, że projekt robi się ciekawy, ludzie dołączają, a wiadomo, że jak dołączają ludzie, to żyje ten projekt coraz dłużej. I teraz tak, wchodzimy sobie na stronę. Oczywiście musimy się połączyć z portfelem. Wyskoczy Wam strona, to sobie wpisujecie, minimum jest 10 BUSD. Robicie oczywiście apów, później poprawiacie kwotę stake i możecie wtedy sobie zobaczyć. I tutaj macie na przykład, załóżmy, że wrzucicie sobie 1000 dolarów, pokazuje, że 900 będzie stakowanych, czyli te 10% wejściowe pobrane, ale tutaj możecie sobie sprawdzić, jeżeli na przykład przytrzymamy sobie, no, dobra, 31 dni, 837 dolarów będziemy mieli u roku. 27 dolarów dziennie, tak? Jeżeli przytrzymamy, powiedzmy, tutaj 100 dni, to będzie to 4,5 tysiąca 5% dziennie, czyli 45% dolarów dziennie. Tu możecie sobie też posprawdzać różne rzeczy. To jest ten podobny kalkulator. No i tutaj statystyki TVL ilość ludzi Jakie są zebrane kapitały? Pamiętajcie, sprawdzajcie każdy projekt we własnym zakresie. Projekty są bardzo ciekawe. Ja używam wielu projektów, jak wspomniałem wcześniej, Stable Fund i wielu, wielu innych, bo lubię rzucać pieniądze, bo to jest chyba najlepsze, co można zrobić. Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli jakiś projekt upadnie, jak jakiemuś coś się stanie, to jest jeden z 10, 20 czy 50, które mam. Ale jeżeli wszystko wrzucę w jeden, no to się później będę martwił. Projekt mnie bardzo zainteresował. Wrzuciłem sobie tutaj jakiś, tam, jakiś kapitał na start. Oczywiście posprawdzałem go teraz i teraz będę go promował dalej i czerpał z niego coraz większe korzyści. Dlaczego mówię o promowaniu? Tutaj macie wasz link partnerski i 3% jest z linku. Jeżeli od, od, ja wyślę link, to ma 3%. A jeżeli ty weźmiesz ode mnie link, też dostajesz. 3%. Referral działa tylko i wyłącznie na jedną linię. Czyli podsumowując, dwa audyty, które warto sprawdzić, promowanie przez influencerów, youtuberów, macie procent dzienny zależny od tego, jak długo trzymacie. Bo coś się nie przełączyło. To wszystko możecie sobie sprawdzić poniżej w tabelce. 10% za wejście, nie wiem, czy o tym wspomniałem, i w zależności od czasu, jaki trzymacie, za wypłatę, są no, różne fi. tak Tutaj możecie to wszystko posprawdzać. Życzę Wam dużych sukcesów finansowych, no i do zobaczenia przy następnym nagraniu.